Wodzisławska akcja zbierania 760 kg karmy dla psów i kotów na 760. urodziny miasta nabiera tempa. Jako pierwsi karmę dla Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt, Koty, Psy i My przekazali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławie Śląskim. Akcja spotkała się wśród policjantów dużym zainteresowaniem. Policjanci przychodzili i codziennie przynosili karmę suchą, mokrą. W sumie zebrano jej około 160 kg. Jest to niesamowity wynik i myślę, że doskonały przykład dla całej reszty nas wszystkich w Wodzisławiu, by te karmy zbierać. Oryginalnie zamkniętą karmę należy przynosić do Biura Obsługi Klienta Wodzisławskiego Magistratu. Do uzbierania jest jeszcze 600 kg karmy. Przedstawiciele miast i gmin subregionu zachodniego spotkali się w Urzędzie Miasta Rybnika na konsultacjach dotyczących projektu tzw. uchwały antysmogowej przygotowanej przez Zarząd Województwa Śląskiego. Bardzo dobry kierunek do przodu, decyzja Zarządu Województwa o tym, żeby powołać taki zespół i przygotować projekt. Smog już swoje pokazał, swoje konkrety. Jesteśmy w stanie przeciwdziałać mu, stawić mu czoła. Myślę, że projekt uchwały Zarządu Województwa, który ma stać się uchwałą już Sejmiku Śląskiego wprowadzający jakiś ład prawny w naszym subregionie, ale w całym województwie, przyniesie pożądany skutek. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej 12 stycznia. Po zakończeniu trwającego obecnie etapu konsultacji i rozmów z samorządami oraz organizacjami samorządowymi, projekt uchwały trafi pod obrady Sejmiku. Zmiany mają nastąpić wraz z nadejściem kolejnego sezonu grzewczego. Startują spotkania prezydenta Wodzisławia Śląskiego z mieszkańcami. Tradycyjnie takie spotkania rzeczywiście będą się odbywać od 6 lutego do 20 lutego. W tym roku, jak co 4 lata, spotkania będą miały szczególny charakter. Wybierane będą bowiem rady dzielnic. Są to bardzo ważne organy. Bardzo mieszkańcy sobie cenią ich pracę. Wobec tego liczymy na bardzo dobrą frekwencję. Przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców, aby uczestniczyli w tych spotkaniach. Warto przyjść po to, żeby się czegoś dowiedzieć, warto przyjść po to, żeby zadać pytanie, warto przyjść po to, żeby się spotkać. To właśnie tego typu spotkania są najważniejsze, ale warto przyjść także po to, żeby oddać swój głos. Wybieramy rady dzielnic, czyli gospodarzy naszego najbliższego otoczenia. Jeżeli nas nie ma, nie bierzemy udziału w wyborach, potem pretensje możemy mieć tylko i wyłącznie do siebie. W każdej dzielnicy wybierana będzie rada składająca się z 15 członków. Szczegółowe zasady wyboru organów dzielnic określają statuty dzielnic. We'll be right back.